W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będę trollował Ewelę troszeczkę w inny sposób. Jak wiecie, co tydzień wstawiamy odcinki, w których wszystko polega na tym, że ja się chowam, a Ewela musi odgadnąć, kim gram. Jeśli ja wygram mecz, no to ja wygrywam, nawet jak Ewela zgadła. Także dzisiaj postanowiłem, że wezmę Zakrzaka do duo i zagramy w dwójkę, żeby strollować Ewelę. Także zobaczcie, mamy 71 osób i tam pośród tych osób gdzieś tam jest właśnie Rafał. Ja muszę się tutaj skupić i odgadnąć, którym skinem właśnie gra on. Teraz przychodzimy do mnie i słuchajcie, chcę wam pokazać skina, którego wybrałem właśnie na złoty. Pogramy na złotym trybie, więc złote skiny. Także mamy tutaj takiego skina, który wygląda dokładnie w ten sposób. Mamy następnie coś takiego, co powinno Eweli trochę podpowiedzieć. Później powiem, o co dokładniej chodzi. Mamy coś takiego, myślę, że ta parasolka też jest mega fajna. W sumie to już słyszę, że będę miał parasolkę, nie wiem, czy jej nie zmienić. Następnie mam taki taniec i on się przyda do jednej rzeczy i ja wam zaraz pokażę, o co dokładnie chodzi, ale za to będziecie musieli zostawić oczywiście łapy w górę. Następnie mamy taką emotkę, jak już uda mi się wyeliminować, ale no wiecie, jak to czasami bywa. Kolejna emotka, tutaj mamy skórkę na broń, ładowanie, no i najciekawsze, czyli to. No i robimy szybko przegląd skinów i dzieje się i jest naprawdę na bogato i czuję, że dzisiaj i chyba przegram. Okej, widzowie, także jak możecie zobaczyć, mamy dokładnie takie skiny, tutaj jeden, tutaj drugi. Wszyscy muszą grać solo oczywiście, no bo to jest tryb na bogato i on jest w czwórkach. Skiny wyglądają w ten sposób, gram na full detalach na początku, żeby nam się po prostu te skiny wczytały. Jakbym miał obstawiać pierwszy strzał, jakiego skina wybrał Rafał, całego złotego Midasa. Ale czemu tak mówisz, że całego złotego Midasa? Nie wiem, bo wiem, Midasa, że go masz i to mi się kojarzy ze złotym skinem. Jaki jest mój plan na odcinek? Słuchajcie, ja zaznaczam teraz miejsce, na które lecę i będzie to dokładnie w to miejsce. I mogę Eweli podpowiedzieć już na samym początku, że nigdy tam chyba, chociaż może kiedyś poleciałem, ale nie jest to takie miejsce oczywiste. Ja muszę poczekać, bo muszę wyskoczyć na samym końcu, żeby mi się wczytały tutaj wszystkie osoby. No i oczywiście podłożyć się i zaczynamy obserwowanie i rywalizację. I Rafał, żeby były dzisiaj emocje, to jak odgadnę, to wypełniasz jedno moje życzenie, dobra? Okej, ale umówmy się w ten sposób, że jeśli wygram dzisiejszy mecz, to również mam jedno życzenie i nieważne, jakie to będzie życzenie. Nie, ja chyba wiem jakie, także trzymajcie kciuki, żebym wygrała. Okej, także zlatujemy, bierzemy. Tutaj mamy ulepszone rzeczy, ulepszone skrzynki, więc o ten początkowy loot naprawdę nie będzie ciężko. Ja przypominam, że na samym początku się nie bijemy, ale musimy uważać na każdego, ponieważ tutaj każdy może nam chcieć strollować grę, więc naprawdę uważajmy naokoło, a będziemy się mogli bić dopiero od drugiej strefy. Ja teraz sobie skaczę z wysokością, mam nadzieję, że mnie to powali. Powaliło i zaczynamy obserwować. I czy ja mam tutaj anonimowe? Nie mam i patrzcie się, kogo obserwuję. Sam w to nie mogłem uwierzyć, ale zobaczcie, jakiego pecha mieliśmy. Okazało się, że pierwszy gracz, którego Ewela obserwuje, był to właśnie Zakrzak. Ale najlepsze jest to, że Ewela nie zauważyła, że ja z nim gram, chociaż nikt był na ekranie. Ale zobaczcie, co było dalej. Na Zakrzaka mi dało. Co ty gadasz? No, muszę wyłączyć sobie. Także wiemy już, że to jest Zakrzak, obserwujemy, ale niestety już kolejnej osoby nie będziemy znali. Także widzowie, słuchajcie, mój plan na ten odcinek jest taki, że musimy tutaj nazbierać jak najwięcej maców tylko się da, dlatego że dzisiaj zagramy nie w ten sposób, że będziemy grali ofensywnie, w sumie kiedy ja tak naprawdę to robiłem, ale zagramy jeszcze bardziej defensywnie, tak żeby po prostu grać na jakiś tam... Chociaż właśnie, no i znowu Eweli podpowiadam przez przypadek. Nie jest to dobre. A ja tutaj uważnie wszystkiego słucham i teraz sprawdzamy, bo tak jak powiedziałam, najbardziej mi się wydaje, że Rafał będzie miał Midasa i sprawdzamy, czy w ogóle jest taki skin na mapie. No i lecimy. Mamy czas do top 10. Na razie mamy 69 osób. Jeszcze nie mogą się tutaj klepać, także na razie na spokojnie. Na spokojnie, nic się nie dzieje. No, zbieramy maciki, bierzemy może jakiś samochód, zabierzmy sobie go. No i podjeżdżamy po prostu po kolei każdego. Ja teraz tutaj właśnie, jak to powiedziałeś, to akurat był dźwięk odpalania samochodu, dźwięk silnika był i mam tutaj akurat Midasa, tylko ktoś tego Midasa tutaj podjeżdża, także tutaj zasady zostały naruszone, ale mamy Midasa ze złotą monetą i wiem na pewno, że to nie jest Rafał. Bo jakby go uderzali, to na pewno by się zrage'ował i to bardzo. O, złoty kotek, czy to Rafał? Czy to Rafał, czy też nie? Weź przekonaj. W końcu się. I Rafał powiedział, że nie lata na tą miejscówkę, a zawsze latamy tutaj na grzyby i on może mnie strollował. Właśnie, pamiętajcie, że wszystko co mówię, to może być tak naprawdę strollowane. Tak szczerze do dzisiaj zadaję sobie to pytanie, po co Zakrzak strzelał w niebo? Ty mówiłeś,
przed parasolką, że coś, co będzie podpowiedzią. A ty miałeś wcześniej, jak nagrywaliśmy odcinek, miecz w ręce. A ten kotek ma miecz. Nie, nie chodzi o Ewela o to, to mówię na 100% serio. Nie chodzi o to, dlatego, że nie chodzi o to, a chodzi o coś, co powinno cię naprowadzić w jakiś sposób, ale nie powiem w jaki. Ale przyrzekasz, że to nie chodzi o to? Przysięgam. Tutaj głównie chodzi o to, że ja podczas tego odcinka będę dużo śpiewał. I chciałem Ewelinie podpowiedzieć tym, że ubrałem sobie mikrofon. W sensie jako pamiętajcie zbierak. O tym, żeby mieć dużo maców, bo ja dzisiaj chcę mieć dużo maców, żeby Ewela się tutaj łatwo nie zorientowała. I teraz wszyscy będą mieli 0-0 maców i Rafał tylko wszystkiego 9-9-9. I dzięki temu wygram ten odcinek i Rafał spełnia moje życzenie. I dzisiaj wieczorem jedziemy na wakacje. Na wakacje? Ej, a pojechał? A może zróbmy tak? Widzowie, jak zostawicie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, to kupujemy jeszcze dzisiaj wakacje. Dobra, także zostawcie łapkę w górę. I no mam nadzieję, że wam się uda, bo bym pojechała gdzieś. A gdzie byś? A, tak szczerze, jakby było do wyboru? Nie wiem, gdzieś blisko, żeby Ola się w samolocie nie zmęczyła. Ale przejechałbym się na takie wakacje. Dobra, ja tutaj obserwuję, bo Rafał mnie tutaj gadu, zagaduje, a ja dalej nie mam tropu. Mamy kolejną taką babeczkę. Mi się wydaje, że Rafał na pewno będzie miał jakiegoś skina właśnie, gdzie będzie bardzo, bardzo dużo złota. To mi się wydaje, że na pewno nie jest on, że właśnie będzie miał takiego skina, który będzie cały pokryty tym złotem. Albo jakiś taki, nie wiem, król czy coś, także szukamy takiego. Ale Ewela musi pamiętać o tym, że no wszystkie skiny nie muszą być pokryte, ponieważ jest dużo złotych skinów w grze, więc musisz też na to patrzeć. Na pewno skinek będzie unikalny i w ogóle na tym trybie lecą szybciej macy, z tego co zauważyłem. Tak, chyba tak. I w ogóle ciężko tutaj jest, bo właśnie dużo jest złotych skinów i wszystkie są takie właśnie, które się wyróżniają moim zdaniem. A ty lubisz takie właśnie bogate skiny, tobie się podobają takie. Nie takie skromne, tylko takie właśnie na bogato. Nieprawda, no i robisz ze mnie teraz takiego, że ten, chcę się pokazać. Ja taki nie jestem. Ja mam zwykłą koszulkę za 15 zł. Ale mówię, że w grze, a nie. A no, w grze to tak. I to jest na bogato. To mógłby być Rafał. Ma rękawicę, tylko Rafał by na pewno by świetlików nie nosił, także to nie jest Rafał. Ja myślę, że w ogóle dzisiejszy odcinek w końcu uda mi się wygrać. Mam nadzieję. Ponieważ jeśli uda mi się wygrać, to będę miał życzenie do Eweliny, a później się przekonacie, co to za życzenie, o ile wygram. A powiesz tutaj na kamerach, co to za życzenie? Nie, nie powiem. Powiem na Instagramie Rafa to ja. Wbijajcie. Dobra, mamy tutaj kolejnego skina i ten skin jest bardzo ciekawy, ale wydaje mi się, że Rafał by takiego nie wybrał. Tego kilofu by na pewno nie wybrał. Rafał na pewno będzie miał jakiś kilof, który będzie coś ze złotem. To też wątpię, że jest Rafał. Chociaż Rafał lubi na dzikach jeździć. Ten jest niby żółty, niby taki złoty, ale taki mało złoty. Chociaż kilo lubię na Rafała, ale nie. No i to jest to. To jest bardzo ładny skin. Jakby miało być top model. Już to chyba mówię któryś raz w tych odcinkach. To ten skin jest zarąbczasty. Wszystko idealnie dopasowane. Podoba mi się. Jest rift, są impulsy, są ściany. Maców za dużo nie ma. Wydaje mi się, że Rafał miałby już więcej maców, ale skin jest bardzo ładny. Właśnie zastanawiam się, co mogę powiedzieć, a czego nie mogę powiedzieć. Dlatego, że no nie chcę tutaj się wydać zbyt bardzo. Można powiedzieć, że widzę tornado. Tak, Eweli, podpowiem. Widzę tornado. Tornado mamy tutaj, tylko Rafał tak naprawdę może z każdej części mapy widzieć to tornado, także to nie jest wcale jakaś podpowiedź. Tutaj mamy te skiny takie ogniste, także wątpię, że Rafał takiego wybrał. Na razie mieliśmy tylko jednego Midasa. Spider-Man. I być może to byłem ja tak naprawdę. Nie, to nie byłeś ty, bo on dostawał od kogoś i wcale się nie zrage'owałeś wtedy. Ale tutaj mamy Spider-Mana. Fajny, złoty i jest twój ulubiony kill-off. I może to o ten kill-off ci chodziło, że ty dałeś swój ulubiony kill-off. Być może, bo być może jesteś bardzo blisko. I ty lubisz tą nawet bronią grać. Nie wiem, czy to ja, Ewela, no nie podpowiem. Grasz Spider-Manem? Nie mogę ci powiedzieć. Tym skinem to wątpię, że Rafał gra. Tutaj wątpię też, że Rafał z kimś biega. No i właśnie w tym momencie poczułem to, że rzeczywiście Ewela połyknęła że haczyk. Razem grają obok siebie, także też mi się wydaje, że to nie jest Rafał. Ale skin jest też na bogato. Bo to jest tryb na bogato. Tryb na bogato to jest po prostu. Po prostu. Na bogato. Tu się dwóch typków nawala. Rafał obiecał, że to nie jest on, ale wydaje mi się, że on tu kłamie, że on tu ściemnia. Coś ściemnia, nikt nie ściemnia, nie wolno ściemniać. W dzisiejszym odcinku? Czy w dzisiejszym odcinku Ewela ma podpowiedzi cały czas, tak naprawdę? No przecież cały czas ci podpowiadam. Tutaj w ogóle wczytuję tak jakby znowu te same osoby, także dużo osób jeszcze pewnie nie widziałam. Zobaczę, jak będzie mniejsza strefa. Ten złoty banan też jest taki podejrzliwy.
O, kto tu się chowa w tym samochodziku czarnym? Ma dużo splaszy, ma bardzo dużo maców i ma nawet metal. Rafał, mam do ciebie pytanie. Czy jedziesz z kimś w samochodzie? No ale to co to za pytania zadajesz w ogóle? Dlaczego tak zadajesz pytania? No jedziesz z kimś w samochodzie czy nie? No ale nie muszę ci odpowiadać, Ewela. Nie wiem, może jadę, może nie jadę, nie wiem. Trzeba obserwować to. Mówiłam, że Rafał wątpię, żeby był tym skinem, ale teraz... W ogóle co to jest za skin? Jakiś dziwoląg taki. Skiny dziwolągi. Czekajcie, nawet szybko się buduje, ale Rafał chyba nie buduje się tak. No, ja się właśnie szybko buduję. Proszę mnie zostawić. Nie, to chyba nie jest Rafał. Nie te ruchy. Ej, dobra, za 48 sekund będziemy mogli się bić, przypominam. Pamiętajcie, żeby zająć bardzo dobrą pozycję, ponieważ pozycja jest bardzo wymagana. Tu ktoś jedzie znowu w samochodzie, ma rękawice, mało maców. Wątpię, że Rafał ma tak mało maców. Ej, szukamy kogoś, kto ma dużo maców. 26 sekund. Mi się wydaje, że mi jeszcze ciebie nie wczytało. Ten Spider-Man tutaj. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy, proszę państwa, zaczynamy bitkę. Tak, tutaj obserwowałam dłuższą chwilę tego Spider-Mana i wydaje mi się, że po klikaniu klawiatury Rafała, że to nie jest on. Gram na cheatach. Ale budował się jak Rafał się budował, ale później już ten. Tu w jakiejś wieczku siedzi typek. Rafał, to jesteś ty z jakąś kulą na plecach wielką jak ta lala? A w życiu to nie ja. Okej. Ufam ci. I właśnie w tym momencie zaczęliśmy współpracować z Zakrzakiem. Naszym celem było wygrać grę. Oczywiście robiąc to w taki sposób, aby Ewela niczego się nie domyśliła. Tu ktoś za strefą został. O, chyba on nie dojdzie. Pierwszy raz obserwuję tą osobę i to też może być... Co tam masz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć. I to nie jest Rafał, bo tutaj ten gościu akurat otworzył skrzynkę. Nie mogę ci powiedzieć. Tu wydaje mi się, że jest dużo fajniejszych złotych skinów. O, mamy Zakrzaka, mamy... A my coś tu boli. W tym momencie pomyślałem, że wszystko rzeczywiście może się udać. Przez to, że Ewelę zabolała ręka, nie zauważyła, że Zakrzak za kimś biegnie. A nie, może jednak zauważyła. Mamy Zakrzaka. Zakrzak tutaj goni drwala. Nie, to jakiegoś typa banana. To jest Zakrzak chyba tak. Co on się streamował? Z kimś? W tym momencie zaczęło być naprawdę gorąco. Nie dość, że Zakrzak nie słyszał, co mówię, to w dodatku ja zacząłem do niego strzelać. Z tego, co opisał mi po odcinku, on totalnie nie wiedział, co ja robię. Nie, to chyba nie Zakrzak. Nie wiem. Ej, ja nie wiem, Rafał, który ty jesteś. O, i teraz tutaj mam... Teraz odnalazłam sens z życia. Rafał się bardzo ucieszył, a mam tutaj pierwszą osobę, która ma ślurpownicę. Że ze ślurpownicy się ucieszył? A można w ogóle mieć w tym trybie ślurpownicę? I teraz ściemniasz. Ten banan. Tak... No muszę obserwować tutaj tego banana. Ma bardzo dużo maców. 9,9 metalu. Także Rafał na pewno większą... Dobra. Musimy obserwować tego banana. Mam jeszcze czas tutaj, bo 34 osoby zostały i ja tak jak przypominam, że 10 osób zostanie, to muszę powiedzieć, który to jest Rafał, ale ten banan tutaj mnie teraz mega, mega naprowadził tą reakcją Rafała. Ja jednak mam 200 IQ. Jak ja odgadnę, że to jest Rafał, to ja mam 200 IQ i ja normalnie znam Rafała na wylot. Jeszcze tutaj sobie tak popatrzę, kto tutaj gra, bo może mi parę skinów nie wczytało. A Rafał, co tam u ciebie? U mnie bardzo dobrze. Właśnie sobie chilluję i patrzę sobie na górkę. Ja jeszcze sprawdzę, czy jest tutaj ktoś z jakimś czymś wow. Jak nie ma, to znaczy, że ta ślurpownica to była ta reakcja. Ślurpownica? No, w sensie ciężko by było kupić ją tak naprawdę. Ale jeśli ktoś je ma, no to gratulacje. Ej, tu jest druga osoba. Cały złoty gościu też ma ślurpownicę. I też ma 9,9 maców. Ej, teraz mi zrobiliście mętlik w głowie. Czyli da się mieć ślurpownicę. Czyli nawet jak ja bym miał, to nie tylko ja, ale no, nie wiedziałem o tym. Jakbym wiedział, to bym po prostu, wiesz, starał się to zrobić. Dobra, ja znam Rafała i on teraz kłamie, także on jest którymś z tych gości. On jest którymś z tych gości. I ja tutaj mam teraz dwóch gości, którzy się teamują, także mam nadzieję, że ich dojedziesz, Rafał. Gdyby ona w tamtym momencie wiedziała, że ja robię dokładnie to samo. Tu ktoś sobie zabrał sałatę ze sobą i w strefie się leczy. Koń taki. Pierwszy raz widzę te skiny teraz. Czyli wczytujecie inne skinki. Bardzo dobrze. Może mnie w końcu znajdziesz. Pani Hulk. A, tu jest jakaś rakietnica namierzająca. Czy to ty?
Być może, nie wiem, nie wiem. Kotek z głową złotą. Gdzie jest ten gościu z tą ślurpownicą, tamten drugi? Zakrzak za 132 tutaj uderzył. Nie mogę dać wiele ci. Sam niewiele mam. Nie pykło mi. Rafał teraz porobił gościa i zebrał sobie. Nie, 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 nie porobiłem. No dlaczego porobiłem nawet? Ja po prostu sobie ten, śpiewam. No a nie mogę sobie śpiewać. Tak, znam już. Jednak 8 lat związku robi robotę. I teraz daję 99% na to, że Rafał jest tym bananem. Ewela, ale ty sobie... Dobra, ja już nic nie mówię, bo ty sobie wszystko podpinasz pod jedno, nie? W sensie, co ja się ucieszę, to ty to przywołujesz do banana. Jezus, jak ja Rafał kłamie. Jak ja cię Rafał znam, jak ty próbujesz teraz ugrać coś, ja cię kręcę. Nieprawda. Jak ty próbujesz teraz coś ugrać jeszcze i oszukiwać. Ej, a gdzie jest Grupas? Dobra, Grupas jest tutaj, to jest Brutus chyba w ogóle. I zobaczmy, co tam u niego. No, u niego jest dobrze, czyli tutaj w ogóle widać kile. Zobaczmy, co tam u Zakrzaka. U Zakrzaka snajpera. Snajperka tutaj, High Granda ma. Zakrzak jest Rafał na samej górze ze snajperką, także uważaj na niego. No właśnie, ktoś co dopiero do mnie ze snajperki nawalał, co... To ciebie, chyba! To ciebie! No zauważaj, on cię ma na celowniku! W sumie, gdy teraz składam ten film, dobrze, że Ewela nie gra dużo w Fortnite'a i nie zorientowała się, że mój nick jest podświetlony. Zakrzak! To nie jestem ja, no! Ale ja to widziałam z drugiej perspektywy, nie z twojej, tylko z perspektywy. Z perspektywy Zakrzaka. Pamiętaj, Rafał, że królową z koroną jest Zakrzak, także uważaj na niego i znasz jego ruchy tutaj. O, teraz mamy biednego Rafała, który został za chwilę... Jeszcze ta królowa po ciebie idzie. Nie mogę dać wiele ci, a ja sobie na spokojnie gram, mnie nikt nie podjeżdża. Nikt mnie nie podjeżdża, zostaw mnie, Ewela. Dobra, ja tutaj jeszcze się obczaję, bo może rzeczywiście się mylę, ale nie. Ej, ja co dobre jestem w tych, w te gierki tutaj. Żebyście nie myśleli, że to jakieś, nie wiem, ten... wiecie, oszukiwanie jest czy coś? Broń Boże, to nie jest żadne oszukiwanie. Broń Boże, ja tutaj główka pracuję. Nie mogę dać wiele ci. Nie mogę dać wiele ci. Przykro mi. Przykro mi. Ja dzisiaj bardzo dużo sobie pośpiewam. 5 osób i muszę obstawić, który to ty. A co z drugą ślurpownicą? Czemu mnie nie oglądasz? Rafał, patrzcie, jak on się jeszcze wydaje. Mam drugą ślurpownicę, mam tutaj gościa. Ma sobie ślurpownicę, ale ty się tak bronisz i dlatego chcesz, żebym patrzyła na tamtego. Gdzie ty jesteś? Zakrzak na High Grandzie, on sobie tu High Granda wybudował z ciężką snajpą do... Bo zawsze na tym High Grandzie musi siedzieć, no. I nawala do wszystkich, ale ma 19 HP tylko. Zakrzak, czemu ty zawsze musisz na tym High Grandzie? Ja pierniczę, no. On ma 69 HP tylko. 69 HP ma tylko Zakrzak. Ma potki, ma 19 zielonego i 50... Kurde, no, z nim nie jest tak łatwo, ja się boję, że mnie ktoś... Aha, no ja dobra. Wiem, że to jest. Ja już obstawiam. 13 osób obstawiam, że to ty. Podwalam cię. Ej, Zakrzak, uleczę cię, ale zejdź niżej, to cię uleczę, ale masz zejść na dół, dobra? Ja cię uleczę, tylko masz zejść na dół, dobra? I oddajesz mi High Granda. Co to za oszustwo? Dawaj, robimy to. Ja idę wyżej i ty możesz sobie tu stać. I ja jestem u góry. No, podleczyłem go, wiesz. Co to za oszustwo? I ja wygrałam, Rafał. Także co mi, jakieś życzenie, wymyślajcie w komentarzu życzenie, ja sobie zachowam może to życzenie. Ale czemu wygrałaś, ja to jeszcze mogę wygrać, halo? No ale co, że wygrać, ja dobrze obstawiłam. Jezus Maria, 13 osób, ej, co wy to porobiliście, wy za chwilę zrobicie tego, Skybase'a. Was goście podwalą i tyle. Nie mogę ci wiele dać. Wow, wow, wow. Jezu. Jezus, jakie to jest stresujące, ja nie lubię czegoś takiego. Nie mogę dać wiele ci. Nie mogę dać wiele ci. Przykro mi. Jak ty to zrobiłeś? A to cię Zakrzak wywalił chyba. Jakiś troll. Zakrzak na High Grandzie dalej. Uważaj, bo on cię widzi. On ma jeszcze jednego impulsa. Wywala cię. Nie. On teraz z Brutusem się nawala, ten ze ślurpownicą. Mamy. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Ja obserwuję Zakrzaka. Będę ci sprzedawać, co tu robię. Ma 74 zielonego i 50 niebieskiego. Ej, Zakrzak ma... Zakrzak powalony. A czemu jest powalony? On z kimś dobrał się do drużyny. On podjeżdża tego na samym dole jeden. Nie, on jest... Nie, czy ty jesteś? Nie, on jest na High Grandzie? A to on ciebie podjeżdża. O.
Zobaczmy, trzecie miejsce Rafał zajął, zobaczmy, kto to wygra. O, do strefy go wywalił. No chudy wygrywa. A powiedzieć ci prawdę? To ja się teamowałem za Krzakiem cały mecz. I wygraliśmy w jednej drużynie, popatrz. A specjalnie? Dlatego go mogłeś uleczyć. Właśnie zastanawiałam się, jak ty możesz uleczyć kogoś nie ze swojej ekipy. No to było takie ustawy na jaja? A ja mówiłam, że Zakrzak się tymi i właśnie zastanawiałam się, co to są jaja sobie robią. My się cały czas biliśmy na jaja, rozumiesz, że wiesz, on dostawał, a nie dostawał. Ale przegraliśmy, także masakra.